20 października oficjalna delegacja z Namysłowa w ramach obchodów 550-lecia podpisania traktatu o wiecznej przyjaźni gościła na posiedzeniu Rady Miejskiej miasta Wrocławia. Zanim jednak radni zasiedli w sali posiedzeń, nieopodal ratusza na ulicy Świdnickiej przedstawiciele obu miast otwarli szczególną wystawę ukazującą związki Namysłowa i Wrocławia na przestrzeni wieków. Po dłuższym przygotowaniu wystawy, po rozmowach, które odbyliśmy z wrocławianami, z prezydentem Dutkiewiczem, z panem Jackiem Osowskim, widzimy, jak wiele nas łączy współcześnie. Ta wystawa się zaczyna od tej zamierzchłej historii, od przeszło 550 lat temu, ale pokazuje, jak żywe są więzi Namysłowian z wrocławianami. To jest wzruszający dzień dla mnie, który pokazuje więzy pomiędzy Wrocławiem i Namysłowem. Pokazuje także współczesną historię Dolnego Śląska, Polski i Europy. Nieco później obie delegacje udały się na wrocławski rynek, gdzie na znak przyjaźni uroczyście podniesiono dwie flagi Wrocławia i Namysłowa. Bardzo się cieszę z tego, że prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz przyjął nas w tej przyjaznej przestrzeni, pięknej przestrzeni, reprezentacyjnej przestrzeni miasta. I że możemy się tutaj spotkać na taką krótką refleksję o wspólnym tworzeniu teraźniejszości. Nie tylko historii, ale również teraźniejszości. Wrocław to jedna z większych aglomeracji w Polsce i w sposób oczywisty oddziałowuje na okoliczne mniejsze miasta. Namysłów z kolei jest miastem, które ma piękną tradycję kontaktów z Wrocławiem i myślę, że na tym korzysta. Także musimy mieć jak najlepsze stosunki, musimy mieć jak najlepsze kontakty, musimy korzystać z tych usług, które świadczą i które oferują nasze miasta sobie nawzajem. Przykładów przydatności Namysłowa dla większego sąsiada w historii nie brakuje. Wystarczy sięgnąć do najnowszej historii Polski i opozycji antykomunistycznej przed rokiem 89. Ten czas Solidarności był niewątpliwie takim szczególnym, jeżeli chodzi o Wrocław i Namysłów. Namysłów to był takim miejscem, gdzie konspiracja po prostu się spotykała. Otwieram obrady. Podczas uroczystej sesji zaprezentowany został film o związkach Namysłowa i Wrocławia, z którego możecie dowiedzieć się więcej o związkach obydwu miast, tych historycznych, jak i współczesnych. Link do filmu zamieszczamy w opisie pod wiadomościami.